Żał, chodźmy. O, witaj się panowie. Oszanowany dla pana ministra. Witam, Hans Regal. Kwan Drungwe. Żał, Mualu. Kwan Drungwe. Miło mi. Siadajcie pan. Jak się domyśla pan, jesteśmy przedstawicielami wspólnego konsorcjum europejskiego Eurofessional Investment. O tak, Europetron Investment. Już dużo zrobiliśmy w naszej dawnej francuskiej Afryce Zachodniej. Kolonii. Tak. No właśnie. Dużo inwestowaliśmy. Chcieliśmy spytać pana o te ziemię, żeby można było. No właśnie, wy zbudowaliście te wydobywcze do petrolu instalacje? My Niemcy, tak. Ach tak, i Francja też. Oni trochę pomogli, tak. Korzysta z was. Międzynarodowa firma, tak? Oczywiście, tak, głównie kapitał niemiecki. Dobra, wszystko. Tak. W każdym razie Nie tylko. Nie idź pan, słucham na pana ministra. Ja mam jeszcze kilka spotkań. Mhm. Więc tak, czy wy jesteście panowie zadowoleni z tego, co wam udostępniliśmy tych terenów? No generalnie tak, tym niemniej tak się zastanawiamy, czy byłaby tylko możliwość, żeby poszerzyć te ziemię pod inwestycje. No właśnie. Poszerzyć to, bo tam są mamy wszędzie nieużytki. Tak. I losy, no. Tak. A co za problem? No to co? Zezwolenie to ja wypiszę. No bo tam jest niby to plemię, tak. Jak to plemię? Co, jak plemię? Bulgu, to ten klan Bulgu, oni się wpierdzielają bez przerwy. A, Gwumbu, to będzie takie problem. Klują takimi strzałkami zatrutymi. Z gliny robią. I co z nimi teraz robić? To będzie problem, bo nie wiem co z nimi zrobić, bo to plemię akurat z tego plemienia jest kilku naszych ministrów i między innymi minister rolnictwa i minister wód śródlądowych i minister rozwoju ekologicznego i minister infrastruktury. Panie ministrze, nie wchodźmy w szczegóły. Więc oni są, że tak powiem, nietykalni. A może jest coś, co moglibyśmy wręczyć panu, dzięki czemu mógłby pan zmienić swoje zdanie? Tak, co by to miało być? To, co ten pan trzyma w ręku. Panie ministrze, co pan tam mi daje? Może się pan pokaż zastanowi, panu ministrowi. Może tutaj taki mały podarunek. Panowie chyba żartujecie, to jest łapówka! No przecież to jest łapówka! Nie nazywajmy tak tego, to jest... To jest łapówka! To jest neokolonialny wyzysk Afryki! No ja rozumiem, ale... Ja nie mam... Ja jestem Afrykańczykiem! Milcz Białasie, wykorzystywaczu siebie! No, milcz Białasie, właśnie! Ty też Białasie! Ja jestem Prusakiem! Wy jesteście... niemożliwi! Wy nie wiecie, że my Afrykańczycy nie mamy siły woli. Jesteśmy istotami pozbawionymi woli. Ależ... I nas kusicie. Kusicie nas no, tymi... No panie ministrze, proszę tak nie mówić, bo będziemy mieli jeszcze większe traumy z powodu grzechów naszych przodków. Ja to załatwię. Ale to nie musisz brać tej łapówki, skoro pan nie chce. Ty nie mogę... Możemy się inaczej mówić. Nie ma pan woli? Nie mam woli! No co, bo to jest neokolonialny wyzysk. Popracujemy na to państwą wolą jeszcze, co? Jak pan myśli? Możemy popracować jeszcze, może się tak zmieni. No nie wiem. Ja macie pretensje, a my Prusacy byliśmy w jednym kraju, nie braliśmy łapówek. Można? Można. Kto? Prusacy. Tacy biali panowie. Wiem, byłem. Ej, a może zostawimy pana ministra do przemyślenia. Do przemyślenia. Tak, może tak, może nie. Może zrezygnuje z własnej woli. To będzie pod tą książką. O! Ha? Dobrze. O! Komonsała. Kłamy odprowadź panów. Miło było nam. Ja jeszcze nie wiem, czy miło. Idźcie. Adieu. Mówiłem ci, że się zada radę. Dobrze. Idziemy na fryty. Kusią nas tymi łapówkami i wykorzystują Afrykę. I karmią takich ministrów jak ja. I potem mówią, że jesteśmy kacykami, a sami nas karmią. I mówią, że przecież my nie mamy siły woli. Przecież jak to walczyć z korupcją, musiał sobie odstrzelić chyba tą rękę normalnie. Ale mogę odmówić. A jak inny minister przyjdzie i nie odmówi, to co to jest? To jest neokolonialny wyzysk normalnie, to jest neokolonialny wyzysk.